Dzień dobry. Cześć, witajcie. Żona chora, ale jakoś dam radę. Ja też chora. Też. Adaś też, dlatego śpi i mamy chwilę. Padło już masę pytań w tym temacie. Głównie pytanie, czy Marcin widział Cię przed ślubem, przed wejściem do kościoła? Otóż tutaj będzie odpowiedź. Nie. Nie widziałem. Taki był nasz zamysł, takie było marzenie Moni, które nie wiem, czy wyssała z mlekiem matki, ale na pewno z amerykańskich filmów. Dokładnie, z amerykańskich filmów. No, co zrobić, no? Zgodziłem się. Tak naprawdę Marcinowi się bardzo spodobał ten pomysł, że nie będzie mnie widział. On bardzo nie lubi w ogóle doradzać, wiecie, w moich ubiorowych różnych tam wyborach. Więc to było akurat dla Ciebie. Tak, dokładnie. Nie dokładnie. Musiałeś oglądać sukni, nie musiałeś mi nic doradzać. Oczywiście. Znaczy, bliska jest mi ta liturgiczna strona ślubu, gdzie wchodzimy z kapłanem, kapłan nas prowadza do świątyni. Natomiast no tutaj dzięki Bogu proboszcz tej parafii, gdzie ślubowaliśmy, zgodził się na to, żeby było tak. No i super, bo faktycznie odkąd tylko dowiedzieliśmy się, że tak możemy, no to już w zasadzie była sprawa prosta. Więc ja już się nastawiłem. Nie widzę Cię do momentu, kiedy wejdziesz do kościoła. Tym samym Monia stwierdziła, że nie mogę zobaczyć sukni, ale tak nie mogę, że w ogóle nie mogę. Kiedy była taka sytuacja, bo Monia zapisywała wszelkie swoje inspiracje dotyczące sukni ślubnej na tablecie i pamiętam, że kiedyś siedziałem z tym tabletem i sobie coś tam oglądałem. Musielibyście zobaczyć reakcję mojej małżonki, jeszcze tej małżonki, na to, że co ja robię. A ja, broń Boże, no przecież nie chciałem wchodzić do zdjęć, ale mówi, przez przypadek byś wszedł i coś tam, by się wszystko wydało. No ale na szczęście się nie wydało. To znaczy, ja wiedziałem, że suknia będzie przepiękna. Dlaczego? Bo Monia zawsze chciała mieć klasyczną i taką, która mnie się również podoba. Także co do tego byłem przekonany, że tutaj nie wyskoczy mi zaraz jakimiś, nie wiem, falbankami, wielką bombką tak zwaną i nie wiadomo czym jeszcze. No, ale była to dla mnie niewiadoma. No i oczywiście jak widać na filmie... No właśnie chciałam powiedzieć, jak widać reakcję, no to rzeczywiście chyba się podobało. No jene, spłakałem się. Po prostu to było tak, że Monia stała z tatą przy wejściu do kościoła. Ja stałem pod ołtarzem i w zasadzie jak tam stanęli i do momentu, do którego byliśmy blisko, to ja w zasadzie Moni nie widziałem. Marcin opowiada o tym, że wiecie, miał tak zaozowione oczy, że po prostu brakowało mu wycieraczek, które tam przecierały, bo pan się dokładnie, łzy lały mi się strumieniami. To niesamowity moment. Nie potrafiłem nad tym zapanować. To było po prostu, no, tak się stało. A nie, czujecie? Stoi facet i po prostu leje mu się z oczu. Mega, nie? Niesamowite doświadczenie. No ale faktycznie, no Monia, no jest, ale wtedy była po prostu, niesamowicie wyglądała, jak milion dolców. Nie mam słów. Za chwilę Monia pewnie popowiada tej sukni, trochę więcej szczegółów. Natomiast chcemy jeszcze... Jak to się stało, że Marcin mnie nie widział, nie? Czyli jak sobie poradziliśmy... Z tradycyjnym błogosławieństwem rodziców. Dokładnie. Wiemy, że rodzice błogosławią swoje dzieci przed wyjściem, tak? Na tą drogę małżeńską. I u nas też było błogosławieństwo przed wyjściem, ale po prostu troszkę wcześniej, bo było dzień wcześniej. Mhm. Marcina rodzice przyjechali do mojego domu rodzinnego na obiad. Byliśmy sami, nikogo jeszcze wtedy nie było też. Nie było fotografów, nie było kamerzysty. Czyli była taka intymna chwila tylko dla nas, tylko dla rodziny, tylko dla rodziców.
I sobie to bardzo cenimy, nie? Że faktycznie to było takie nasze. Tak, to błogosławieństwo nie było tym samym sprowadzone do takiego tylko obrzędu, nie? Bo to zawsze tak jest. Wchodzi, wiecie, operator z kamerą większą, mniejszą, albo dwóch fotograf. Jest ciasno, wszyscy są zestresowani i po prostu tylko trzeba sobie tą zieleniną, wodą świeconą pokropić na czole. Oczywiście przejaskrawiam to. Jest to chwila przed ślubem, nie? Tak. A u nas też ten stres był mniejszy właśnie przez to, że zrobiliśmy to dzień przed ślubem. Także na pewno te emocje były też inne. Były już na wysokim poziomie, ale na pewno mniejsze niż w dzień ślubu, nie? Nie, była też chwila takiego wzruszenia, wiecie, jak w dzień ślubu panna młoda się zapłacze chwilę przed wyjściem do ołtarza, no to średnio. Słabo. A tutaj była faktycznie taka chwila dla nas, dla rodziny. No i bardzo sobie to cenimy. Z perspektywy czasu było to bardzo, bardzo dobre. Tak, ubraliśmy się pięknie, ale nie w nasze ślubne stroje. Dokładnie. Ale faktycznie, to było piękne popołudnie. Bardzo miło to wspominamy. No. To tak, dawaj Dziołcha, z sukną ślubną, opowiadaj. Bo tych pytań było najwięcej. No tak, i pewnie na blogu też o tym napiszę, ale tak pokrótce chociaż powiem, że suknia, no szukałam sukni w sumie dość długo, naprzymierzałam się mnóstwo. Pewnie każda przyszła panna młoda ma coś tam w swoich wyobrażeniach, jakąś suknię, która jej się bardzo podoba. Ja rzeczywiście, tak jak mówił Marcin, miałam taką prostą, klasyczną suknię, ale trudno było mi ją znaleźć. Jestem dość wysoka, więc faktycznie namierzyłam się, ale no przy żadnej nie było tego wow. A bardzo chciałam, żeby było wow, więc postanowiłam, że po prostu tą suknię można uszyć. Jest teraz mnóstwo takich miejsc, w których suknie są szyte na miarę, więc nie ma żadnego problemu. I ja, słuchajcie, żadną projektantką nie jestem. Tak naprawdę nie mam nawet projektu tej sukni, bo też pytacie często, czy ja mam jakiś projekt, który mogę wam wysłać. Nie mam projektu. To były ustalenia gdzieś tam, wiecie, na kartkach, jakieś takie na bieżąco też, z przymiarki na przymiarkę coś tam mi się uwidziało w głowie też i jakieś nowe pomysły były realizowane. Także ta suknia po prostu się tak tworzyła. Był na nią, wiadomo, jakiś pomysł. Przyniosłam, pamiętam, paniom krawcowym dużo jakichś takich zdjęć, wycinków z gazet. Czyli wiecie, no z tej sukni podoba mi się to, a z tej mi się podoba to, a tutaj mi się podoba bolerko, ale moje chciałabym, żeby było troszkę inne. Ale gdzieś tam no, miałam takie zdjęcia, na których chciałam, żeby te panie bazowały. No i no, wyszło jak wyszło, widzicie jak wyszło. Myślę, że pięknie, jestem bardzo zadowolona ze swojej sukni. A ja to już w ogóle. Bardzo szybko tej sukni się, słuchajcie, też pozbyłam. No kurczę, było tyle pytań o tą suknię. Ja się bałam, że nie znajdę kogoś, na kogo będzie ona dobra, na taką wysoką, ale rzeczywiście była trochę skrócona, pamiętam, i kolejna dziewczyna... Bo to też była kwestia tego, tak wtrącę, że można było wypożyczyć tą suknię, w sensie ten salon ją uszył, mogłaś ją wypożyczyć i później zwrócić. Tak. Ale jak podliczyliśmy koszty, to okazało się, że bez sensu byłoby ją wypożyczać. Tak. Tak? Tym bardziej, że później ona by była nam potrzebna na sesję. A też każdy dzień potem wypożyczenia kosztował tyle, że faktycznie stwierdziliśmy, że to się nie opłaca. Nie? I rzeczywiście ją kupiłam. A potem nie było żadnego problemu, żeby ją sprzedać. Także sukni już nie ma w mojej szafie. No tak. No nie ma. No nie ma, nie ma. No była u kolejnej panny młodej, teraz pewnie jest jeszcze w następnej. Nie wiem, co się dzieje. Może przechodnia. Obejrzymy gdzieś na jakimś filmie w internecie. Może. Wiecie co, no, to też tak jest z suknią. Ja to tak też pamiętam z filmów, babcia przekazuje mamie, potem mama przekazuje córce. Ta suknia już była kiedyś śnieżno-biała, wiecie, chińska biela, teraz już jest żółta, jak moje zęby. Generalnie, no, tak to może być, no ale no, wiadomo, jest to też jakaś wartość, nie? Żeby wystąpić na swoim weselu w sukni swojej mamy. Ale jednak... Jak moja córka będzie chciała, to będzie mogła sobie uszyć taką jak ja. No daj Boże, żebyśmy mieli pieniążki, żeby właśnie naszą córkę, tak. Ale chcę powiedzieć o tym, że mimo, że Monia nie wystąpiła w sukni swojej mamy,
To z kolei, myślę, że będzie okazja, żeby o tym więcej powiedzieć, to z kolei ślub odbył się w kościele, w którym ślubowali moi rodzice. Dokładnie, 24 lata wcześniej. 25. Czy 25. Tak. Także jakaś tam tradycja została zachowana. No, tyle chyba, słuchajcie, o sukni. Napiszę, ale też możecie pytać. Jak zapytacie w komentarzach, to ja potem chętnie się z wami podzielę tym wszystkim. Teraz tak pokrótce, żeby też nie odpisywać. A, wiem co, bo kojarzę takie pytanie. Było pytanie, dlaczego było... Kiedy przebrałaś? Bo miałaś długi rękaw, a potem miałaś krótki. Aha, no właśnie. To była też kwestia, że bardzo mi zależało na tym, żeby mieć długi rękaw do kościoła. I to było dość trudne, jak to zrobić, żeby potem było wygodnie. I faktycznie zdecydowałyśmy się z tymi paniami z salonu na takie dwa bolerka, zupełnie różne, niezależne od siebie bolerka. To też mi ułatwiło, bo się nie mogłam zdecydować, czy chcę takie bardziej delikatne, czy takie gęstą, czy taką gęstą koronkę, więc miałam oba. I przebrałam po... nie pamiętam już teraz nawet kiedy, od razu miałam na... chyba od razu miałam na sali weselnej już to bolerko z krótkim rękawkiem, nie? A jeszcze przypomnij salon, gdzie była robiona ta suknia. Kasia Żnin, ulica Wiatrakowa chyba 6. Kasia Żnin, tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panie, które miały mnóstwo cierpliwości do mnie i mnóstwo razy byłam na przymiarkach. Pozdrawiamy serdecznie. No. To tyle, słuchajcie, jak będziecie właśnie miały jakieś pytania dziewczyny, to piszcie śmiało, a ja napiszę albo jeszcze coś tam nagram i odpowiem chętnie. Ale będzie mi faktycznie łatwiej, jak będę miała konkretne pytania i będę wiedziała, co was interesuje. No. To buziaczek. I papa.